internet. Won't you come and play with us? Yeah, I'll play with you. Take off my clothes. Now take off my pants. And my bra. Forever and ever and ever and ever. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mam dla was powrót do takiej serii podcastów, którą na przestrzeni lat zaserwowałem dwa odcinki, czyli nieoficjalne ekranizacje. W tych dwóch wcześniejszych podcastach omawiałem, no powiedzmy, normalne filmy. Tutaj kreślę bardzo duży cudzysłów, bo z normalnością one bardzo często miały niewiele wspólnego. Od dawna chodził mi po głowie pomysł na trzeci odcinek, czyli filmy pornograficzne. Ten trzeci odcinek tak naprawdę nie zamyka serii. Mam w głowie jeszcze jeden podcast z tego cyklu, ale to jest pieśń dalekiej przyszłości. Jeśli kiedyś wykonam, no to powrócimy do tego. Chciałbym dzisiaj ten podcast nagrać szybko, bo mój syn ma już od godziny drzemkę, a wolałbym nie mówić o tych tematach, trzymając syna na kolanach. Powiem wam, że miałem drobny problem z doborem produkcji, ponieważ są tak naprawdę trzy filmy pełnometrażowe, z czego dwa to są pełne ekranizacje, a jeden to jest zlepek scen i jedna scenka to jest, powiedzmy, ekranizacja lśnienia. Natomiast są też scenki dostępne w internecie, czy to kilkunastominutowe, czy dłuższe. I nie wiedziałem, czy co traktować jako film. Pamiętam kilkanaście lat temu, gdy mieszkałem na stacji, kolega zapytał mnie, jak myślę, ile powstało w ogóle filmów, wszystkich, w ogóle ile jest, jaka to jest liczba, jak wielka. I ja wtedy powiedziałem, że no, zależy, co traktujemy jako film, no bo teoretycznie, jeśli nagramy coś teraz, no wtedy jeszcze komórek nie mieliśmy z taką możliwością, ale aparatem cyfrowym nagramy coś i zrobimy jakikolwiek pokaz tego albo wrzucimy do internetu, to też jest film, amatorski film i takich filmików jest mnóstwo. No YouTube wtedy raczkował, ale te wszystkie jakieś tam, nie wiem, śmieszne scenki, to też były filmy. Oczywiście, do pewnego czasu można było definiować film, że to jest coś, co miało premierę, powiedzmy dystrybucję DVD kinową, czy no potem internetową. No i właśnie, jak doszła ta internetowa, to się zrobił problem, bo ja wczoraj sobie googlowałem trochę, robiłem research, bardzo nieprzyjemny research tak naprawdę do tego odcinka i znalazłem całą kategorię scenek pornograficznych z klaunami na przykład. I teraz czy wszystko to zaliczyć do jakiegoś tam odniesienia do filmu To? No trochę bez sensu. Był jakiś czas temu taki filmik zrobiony przez Brazers, który nosi tytuł I Had the Stranger's Dream Last Night i opowiada o kobiecie, której śni się klaun. Klaun, który przynosi jej balonik, jest w takiej starej masce gumowej w stroju klauna, no i oni tam nie ma żadnych dialogów, żadnej fabuły, oni po prostu się pukają przez ten filmik, ale jest bardzo duży nacisk na horror. I jak najbardziej, no akurat tę scenkę można by zaliczyć do dzisiejszego podcastu, ale na przykład trafiłem też na taki filmik, który był nagrany chyba jakąś kamerką internetową, gdzie dziewczyna, która miała makijaż Pennywise'a z nowej ekranizacji, robi po prostu loda przez 20 minut chłopakowi, koledze czy komuś tam. Nie pada tam żaden dialog, to jest po prostu, wiecie, ktoś nagrał ze streamu z kamerek internetowych i umieścił w necie. No i widzimy nawiązanie silne do Pennywise'a, no ale absolutnie nie jest to film, o którym można by mówić. I takich rzeczy jest mnóstwo. I stwierdziłem, że zrobię sobie podział, wyłuskam z tego bagna kilka scenek, dokładnie będą to dwa takie filmiki, które są dostępne w internecie.
omówię w kilku zdaniach te dwie scenki i przejdę do tych filmów pełnometrażowych. I obie te scenki, które są dostępne w internecie, to są konkretne nawiązania do To, już bardzo widoczne do Pennywise'a i do filmu To. I jednocześnie chciałbym ostrzec na samym początku, by nie słuchać tego podcastu na głośnikach, bo mam ochotę pobawić się tak, jak to bywało dawniej i porobić trochę wstawek. Tutaj, no wiecie, jeśli słuchacie gdzieś tam w samochodzie z dziećmi albo na głośniku w pracy, to przerzućcie sobie na słuchawki, bo powycinam kilka fragmentów z filmów czy z trailerów i chyba porobię takie sobie przerywniki zabawne. Znaczy, czy zabawne, to nie wiem, bo ta pierwsza kategoria do zabawnych na pewno nie należy. Sluts. Orgies, butt sex, sloppy blowjobs, and revenge. You have Pierwszy film to jest scenka wyprodukowana przez Cam Lauder i nosi tytuł Julia DeLuisia and Pennywise Do It. It pisane caps lockiem. Fantastyczny tytuł. I to jest filmik hiszpański. Tutaj widzimy laskę tytułową Julię, chociaż w filmie to jest Georgina, masturbującą się na kanapie szklanym dildo. I nagle w trakcie zza kanapy wylatuje czerwony balonik. Włącza się taki creepy podkład, dildo wypada jej na dywan, spada na podłogę, spod kanapy wyskakuje taka ręka w białej rękawiczce klauna i zabiera to dildo. Julia schyla się, wypina odpowiednio do kamery, szuka tego dildo pod kanapą, a gdy wstaje, widzi za firanką Pennywise'a, wzorowanego trochę na tej nowej wersji. Makijaż jest wzorowany na tej nowej wersji, ubrany jest w taki strój w czarno-białą szachownicę i Pennywise mówi do niej: Hi Georgina, what a beautiful dildo, do you want it back? Pyta ją, czy może też chce balonik do tego dildo, bo wygląda mu na grzeszną dziewczynkę. Tutaj na marginesie taka dygresja, no Georgina wcale nie wygląda na grzeszną dziewczynkę, ale balonika nie chce. Przedstawiają się sobie, więc już nie są tylko nieznajomymi. Po czym okazuje się, że Pennywise ma do zaoferowania coś więcej niż dildo. Z tego jego kostiumu klauna wystaje wielki, sterczący penis. Georgina bardzo się cieszy, że dostanie prawdziwego penisa, a nie dildo. No i do końca filmu mamy zwykły fikołek, pocieraniec. Już tutaj więcej nawiązań nie ma, przy czym nasz tytułowy Pennywise do samego końca jest w tym stroju, w masce, gra tylko swoim penisem. Drugi filmik, i to jest jazda bez trzymanki, to jest coś, o czym nawet mi autentycznie nieprzyjemnie mówić. Ja jakiś czas temu, gdy nagrywaliśmy jeden z przekastów na początku, chwilę wcześniej sobie googlowałem, bo stwierdziłem, wiecie, kurczę, nowe To odniosło gigantyczny sukces finansowy i no, niemożliwe, żeby nie powstała pornoparodia, więc zacząłem wyszukiwać sobie w internecie, czy coś takiego powstało. Trafiłem na stronę, która się nazywa Horror Porn i to jest zakątek internetu, który jest dla mnie końcem, do którego nie chciałbym nigdy trafić. Niestety troszeczkę w nim poszperałem, bo przejrzałem chociażby same miniaturki i kilka zapowiedzi filmów dostępnych u nich. I powiem wam, że to jest złe. To jest taka strona, oni mają zarówno porno wersje znanych horrorów, takich jak Evil Dead, jest Zakonnica, jest Koszmar z Elm Street, Egzorcysta, Hellraiser, czy właśnie To, ale też mają takie bardzo, bardzo pojechane rzeczy. Mają serię Freak House, Pussy Monster, Female Spider, nowy film Dentysta, po prostu o Jezus Maria, jest Hellspital, The Beauty with the Double Pussy, The Butcher. I co charakteryzuje te filmy? To są bardzo brudne produkcje. Widzimy porno w takim wydaniu ekstremalnie nieprzyjemnym. Wiecie, gdzieś tam kobiety zamknięte w brudnych klatkach, takie żywcem wyjęte z jakiegoś survival horroru. Brudne, poklejone taśmą.
często jest całkiem niezła charakteryzacja horrorowa, która okej, gdyby to był horror klasy B, to by wyglądało fantastycznie, ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj brudny, naprawdę ekstremalnie brudny, nieprzyjemny seks, to wygląda strasznie i ja bardzo odradzam zaglądanie na tę stronę, bo to jest coś, po czym może wam się odechcieć wielu rzeczy. To jest coś, co wryje się w głowę, zapisze. Nie wiem, dla mnie to jest jakiś niezrozumiały poziom dewiacji, ale oni również mają w swojej ofercie ekranizację w pewnym sensie. To. I to taką, to są filmy, wiecie, to w zasadzie na ich niekorzyść wpływa z mojego punktu widzenia, bo z punktu widzenia docelowego odbiorcy pewnie na korzyść. To są filmy dość profesjonalnie zrobione, z dobrymi plakatami. Te plakaty naprawdę są niezłej jakości. To nie jest takie porno, jak nam się kojarzy z taką tandetą i kiczem. Podeszli do sprawy naprawdę profesjonalnie i przez to wygląda jeszcze gorzej. I scena z To nosi tytuł It is a clown. I tutaj też it pisane caps lockiem. Dokładnie jest wykorzystana czcionka z logo w zasadzie z nowej ekranizacji To. I to jest po prostu scena, gdzie dziewczyna z chłopakiem idą ulicą, znaczy ulicą, no idą jakieś brudne, stare, opuszczone miasto i trafiają na klauna. No chłopak w tym momencie znika, klaun z siekierą dopada dziewczynę, zaciąga ją za włosy do jakiejś piwnicy brudnej, obskurnej, syf, takie różne rekwizyty dziwaczne, brudne, gołe ściany, on ją rozbiera, klei taśmą, zrywa z niej te taśmy, czyli sprawia jej też ból, no i gwałci. Tutaj nie ma żadnej fabuły. Klaun tylko śmieje się dziwacznie. No oczywiście, no sceneria, kostiumy, ten brud, to wszystko jest zrobione na odpowiednim poziomie. Dodatkowo mamy, to w ogóle jest przedziwaczne, burzenie trzeciej ściany, czyli ten Pennywise gwałci ją, poniża, katuje, a jednocześnie jakby zwracał się do widza, czyli w pewnym momencie tak jakby zdawał sobie sprawę, że jest obserwowany przez kogoś i zaczyna szukać, w którym miejscu, no i jego wzrok pada na kamerę, łapie z nami kontakt wzrokowy i podchodzi do tej kamery i do nas się uśmiecha. To jest tak creepy, tak przerażające. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, jaką trzeba mieć dewiację, żeby odczuć przy tej scenie podniecenie seksualne. I on potem dalej, gdy gwałci ją, to co jakiś czas łapie z nami kontakt wzrokowy, śmieje się w naszym kierunku, daje nam znać, że widzi, że go obserwujemy. Jest taki moment, gdy on ją przywiązuje do takiego słupa, obkleja szarą taśmą i nagle podnosi z ziemi lalkę z czaszką zamiast główki. I tą lalką się bawi, odkładają do wózka, starego brudnego wózka i z tym wózkiem zaczyna chodzić, jeździć. To jest niezrozumiałe. To jest po prostu... Ja tutaj na swoje usprawiedliwienie powiem, że nie obejrzałem tego filmu w całości. To jest płatna strona. Oczywiście można to ściągnąć nielegalnie, ale darowałem sobie tę przyjemność. Obejrzałem aż trailer dostępny na stronie Horror Porn i w kilku innych miejscach trafiły mi się dłuższe jakieś wycinki. To też przeklikałem przez nie. Tutaj ciekawostka, na Pornhubie jest dostępny teledysk Devil in Pennywise, który jest taką kompilacją różnych scen z różnych filmów z tego worka, z tej strony, a jednocześnie widzimy zespół grający, wszyscy w takich przerażających, brudnych, strasznych maskach. Pennywise gra na perkusji. Dodatkowo trafiłem na takiej stronce, która udostępnia filmiki porno, ona się nazywa Movie Porn, trafiłem na wersję od nich, która ma nową czołówkę z czerwonymi balonikami. Jest inny tytuł, It is Here, w którym też słowo it jest po prostu logiem nowej produkcji. I no, miejcie świadomość, że coś takiego powstało, nie sięgajcie po to nigdy, jest to przerażające. Ja niestety pokopałem głębiej, tak jak powiedziałem, i przejrzałem sobie filmy dostępne w ich ofercie. Nie wiem, czy one faktycznie nawiązują, ale są dwa filmy z bliźniaczkami, które w pewnym sensie można by jakoś podłączyć pod Lśnienie, ale to jest takie daleko idące skojarzenie. Jest jeden film, który nazywa się Schizoid Twins
I to jest jakiś nawiedzony dom, po którym my chodzimy z kamerą, to jest z naszego punktu widzenia, wchodzimy do pokoju, gdzie są dwie bliźniaczki w niebieskich uniformach, które robią przeokrutnie dziwaczne rzeczy. Tam jest mężczyzna leżący na fotelu i kobieta leżąca na kanapie. Oni wyglądają na tym trailerze na nieprzytomnych. Te bliźniaczki robią z nimi dziwaczne rzeczy. Oprócz tego są jakieś creepy, brudne, stare lalki z porcelanowymi główkami. Z tymi lalkami też robią dziwaczne rzeczy. Gdzieś tam jedna z nich sika na jakiś obraz. Absolutnie nieprzyjemna rzecz. A drugi film z bliźniaczkami to jest w ogóle zupełnie inna bajka, ponieważ tutaj tytuł jest Siamskie bliźniaczki. I no, oczywiście no, to nie są siamskie bliźniaczki, ale jest to tak odpowiednio ucharakteryzowane, że faktycznie sprawiają takie wrażenie. To jest to nie ma związku z lśnieniem, ale ich strój na początku również może przywodzić nam bliźniaczki Grady. Szczególnie, że przez to, że są siamskie, no to jeszcze stoją obok siebie, nie? Okej, dobra, to absolutnie nie było śmieszne, zakończmy ten temat. Przejdźmy do filmów pełnometrażowych. Tutaj mogę wam taką anegdotkę sprzedać. Kiedyś, w czasach, gdy ja zbierałem wszystko, co ma związek z Kingiem, nawet taki pośredni, jeśli zostało wydane na nośniku, no to ja to chciałem mieć w swojej kolekcji. No te czasy minęły, teraz nie mam nawet ostatnich ekranizacji, nie mam na nośnikach Mrocznej Wieży, nie mam to, ale były takie czasy, gdy chciałem mieć wszystko, a jeszcze nie wiedziałem, jak to zdobyć za bardzo. Nie używałem eBaya, nie wiedziałem, gdzie to kupić, no to wygooglowałem sobie sklepy internetowe, które rozprowadzają filmy pornograficzne w Polsce i pisałem do nich wszystkich, czy mają tam produkcję z tego i tego roku, która nosi taki tytuł. Jestem ciekaw, jak oni musieli reagować na te moje maile, czy myśleli, że piszę do nich koneser jakiś, który bardzo potrzebuje danego tytułu, no bo wiecie, no, pisałem na przykład o film Naughty Little Nymphos, część piąta, film z 2000 roku, no jakim zwyrolem trzeba być, by akurat wyszukiwać części piątej jakiegoś pornusa, nie? Dobra. Puenta jest taka, że otrzymywałem odpowiedzi z tych sklepów. Nie, niestety, proszę pana, nie mamy tego filmu na składzie, ale mamy bardzo bogatą ofertę najnowszych produkcji, proszę tutaj się z nimi zaznajomić. Tak jak powiedziałem, są trzy filmy pełnometrażowe i zacznę może właśnie, w sumie chronologicznie mogę przez to przelecieć, ponieważ tutaj każdy z nich jest ekranizacją innej produkcji. Zacznę od tego, o którym już wspomniałem. Naughty Little Nymphos, część piąta, film z 2000 roku. Remember what Mr. Power said? It's just like pictures in the book. It isn't real. Come play with us, Daddy. Forever and ever and ever and ever. Play with us. To jest niepełna ekranizacja. To jest film zrobiony według jeszcze starej zasady, który składa się z poszczególnych scenek. I jedna z tych scenek nosi tytuł Come and Play. Ona jest bez problemu do obejrzenia online. I to jest ekranizacja lśnienia, ale też strasznie pojechana ekranizacja, ponieważ Denego gra tutaj karzeł jadący na plastikowym rowerku, który spotyka bliźniaczki, które tak naprawdę bliźniaczkami nie są, nie są do siebie w ogóle podobne. Dwie dziewczynki, znaczy dziewczynki, no, dorosłe kobiety w strojach małych dziewczynek, stojące na korytarzu. Denny jest przerażony i to mówi, to pamiętaj, tak jak mówił pan Halloran, to są tylko obrazki w książce, mówi do swojego palca, Tony do niego mówi, wystarczy, że zamkniesz oczy, a one znikną. On zamyka oczy i w tym momencie taki strumień moczu leci mu na twarz, ponieważ jedna z blondynek zaczyna sikać na niego. On te bliźniaczki bierze ze sobą do pokoju, no i tam zaczynają uprawiać seks. Dwie bliźniaczki ubrane w stroje małych dziewczynek uprawiają seks z Karłem. Na to wszystko wpada Jack, aktor dorosły, który idzie po korytarzu z siekierą, wychyla się zza rogu, krzyczy "Here's Johnny!" No i wpada i dołącza się do tej sceny i tak naprawdę to jest cała fabuła. Do końca oni uprawiają seks na różne możliwe sposoby.
Jakbyście jeszcze mieli jakieś wątpliwości, nie polecam, aczkolwiek ja to sam widziałem wielokrotnie, bo kiedyś była taka strona Stephen King Short Movies, udostępniająca głównie Dollar Babies, ale tak naprawdę zbierająca wszystkie możliwe filmiki amatorskie czy w ogóle krótkie produkcje z tego worka, i tam było to dostępne. Ta strona niestety już nie istnieje, to była kopalnia wiedzy swego czasu. Na początku oni musieli usunąć wszystkie oficjalne rzeczy na prośbę agenta czy menadżerki Kinga. Potem zniknęli całkowicie. Przez jakiś czas było, ta strona miała ruszyć. To znaczy ona chyba istnieje w tym momencie, ale bardziej skupia się na wywiadach z twórcami, na przedstawianiu twórców danych filmów. Tak mi się wydaje, bo gdzieś tam na Facebooku mi co jakiś czas wyskakuje jakiś wywiad. Tu warto też zwrócić uwagę, że na okładce widzimy, tam, na tej okładce widzimy bardzo dużo tak naprawdę. To jest taki zlepek, taka kompilacja wielu różnych scen, wielu różnych aktorów z tego filmu, ale na dole widzimy też dwie bliźniaczki jadące na rowerku Denego. Drugi film, pełnometrażowy, już teraz całkowicie ekranizacja lśnienia, Shining, nazywa się Sexing, przez trzy duże X pisane. Sexing. Well, Miss Torrent, how do you feel that you're truly qualified for this position? Well, let's see. I'm single. I live alone. I don't particularly like people. So yeah, I'm pretty perfect for this position. Yeah, perfect. But there is one thing you should be aware of. What's that? Do you know the history of this place? This office? You know, the last winter manager went crazy. Really? Loony, bonkers, cuckoo for Cocoa Puffs. Really? I'm just saying, woo, woo. I get it. Are you sure? Are you sure you got it? What are you doing? Well, it's my job to make sure the winter manager is fully qualified. Well, I can assure you that, To jest film z 2005 roku. Ja niestety nie miałem możliwości obejrzenia tej produkcji, aczkolwiek w necie dostępne przez jakiś czas były dwie scenki. W tej chwili jest dostępny tylko jeden fragment. Tutaj mamy panią Torrens, która zatrudnia się jako dozorca w hotelu, i właśnie ta scena, którą widzimy, to jest scena jej rozmowy z właścicielem hotelu, w zasadzie w tym przypadku z właścicielką, rozmowy, która bardzo szybko schodzi na seks, i widzimy też moment, gdy pani Torrens idzie korytarzem i spotyka znów dwie bliźniaczki, z którymi wchodzi do pokoju. Ta druga scenka, którą kiedyś znalazłem w necie, to była pełna scena seksu z tymi dwoma bliźniaczkami, kobiecego seksu w trójkącie. Nie miałem możliwości obejrzenia tego filmu, nie jestem w stanie znaleźć go w internecie, nawet plakatu nie jestem w stanie znaleźć, bo po wpisaniu Sexing, nawet jeśli dodamy rok produkcji, dodamy movie poster, to wyskakuje dużo różnych dziwacznych rzeczy. Co ciekawe, kiedyś znalazłem całkiem profesjonalną sesję zdjęciową, ona jest dostępna w internecie, również z lśnienia. To nie jest film, to jest sesja po kolei bliźniaczek, pani Torrens, zarówno pani Jack Torrens, jak i pani Wendy Torrens, Denego na rowerku i scen konkretnych z filmu. I to są sceny, które na początku są ubrane, a potem są rozbierane kolejno. Mogę to podlinkować pod postem. Okej, ostatnia ekranizacja pełnometrażowa. Chyba, to znaczy pomijając Sexing, to taka, no, powiedzmy najwierniejsza, czyli konkretnie ekranizacja. Mówię tutaj o książce Carrie, a film nosi tytuł Orgy University. It's the night of the dance and the school gym is alive with excitement. Everyone's there, even Carrie. Carrie's masturbating. She's watching us. The girl no one likes. The girl who lives in that old house with her creepy stepdad. What are you doing, buddy? That's not okay. Are you a filthy little slut? I'm not a slut! The girl with the very strange powers. They're all gonna laugh at you for having these evil powers! But tonight, no one will laugh at Carrie. She's with the most popular boy in class. She'll be voted
queen. James and Carrie! For Carrie, it'll be a dream come true. For everyone else, it'll be a night they'll never forget. Orgy University, directed by Kimberly Kane. To jest bardzo dziwnie złożony film, ponieważ pierwsze 40 minut to jest w zasadzie fabuła. Fabuła z drobnymi przerywnikami, ale przez te pierwsze 40 minut tam jest niewiele seksu. Okej, gdy Carrie jest sama w domu, to zazwyczaj jest nago i sobie przed lustrem, nie wiem, wyobraża, że zostanie królową balu albo mierzy sukienkę, to znaczy nie tyle mierzy, co po prostu przykłada ją do siebie, a jest nago i za każdym razem na to nachodzi ją ojczym, taki creepy ojczym, taki wiecie, oblech w białym podkoszulku, spocony w okularach, łysiejący i on ją tam dopada, zaczyna w pierwszej scenie, zaczyna jej robić dobrze ręką, to znaczy ona się w to dość szybko włącza, on jej daje Biblię, każe jej czytać cytaty z Biblii, no i tam masturbują ją nawzajem. Wszystko to po to, by wypędzić diabła. Za drugim razem on ją przekłada przez kolano, daje jej klapsy, ale ona szybko zaczyna używać swojej mocy. To jest tak tandetnie zrobione, tak przeurocze. Tam go przykuwa do łóżka i razi go tymi swoimi, tą swoją mocą, że ona jednak pójdzie na bal. Jest bardzo fajny plakat do tego filmu z kapitalnym sloganem reklamowym na pół plakatu, który brzmi "They are all gonna come on you". To jest przerobiony cytat z filmu, gdzie matka Carrie mówiła, że wszyscy będą się z ciebie śmiali, co zresztą akurat ta wersja cytatu ma odzwierciedlenie w finale, ale o tym za chwilę. Mamy bardzo dobrze zrobioną czołówkę, wzorowaną na czołówce z filmu De Palmy, tylko że w tym przypadku Carrie nie ma okresu, a przypadkiem w szatni zaczyna się masturbować, co dostrzegają inne dziewczyny, które tak naprawdę też przez większość czołówki są w dość niedwuznacznych sytuacjach, no i zaczynają skandować slot, 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 a ona tam nie, ja tutaj się nie masturbowałam wcale. Potem mamy scenę, gdzie Heather wraz z koleżanką podczas przerwy idą sobie zapalić papierosa i też zaczynają się całować, a nakrywa je nauczycielka WF-u, która zanim robi im scenę, też zaczyna się masturbować, patrząc na nie dwie, które się całują. Potem pociesza płaczącą Carrie, że na nią też wszyscy mówili slot, gdy była w jej wieku, co nieźle świadczy o tej nauczycielce. Wszystko to jest przerywane planszami z dni tygodnia. Carrie zostaje zaproszona na bal. Heather wraz z koleżanką i z chłopakami jadą do banku spermy z wielkim wiadrem, by wykraść spermę, którą zamierzają wylać na nią podczas wręczenia nagrody. No, muszą chłopakom się odwdzięczyć i tak naprawdę to jest jedyna scena seksu podczas tych pierwszych 40 minut. On to jest seks oralny. One tam robią dobrze swoim kolegom w nagrodę za to, że ci zabrali je do banku spermy. Potem mamy bal, mamy wylane wiadro spermy na głowę Carrie i teraz tutaj przerywnik, obudził się mój syn. Na szczęście zbliżamy się do końca, aczkolwiek poziom patologii w tym podcaście właśnie wzrósł dość znacząco. I ta druga część filmu to nawet nie jest połowa, bo to jest godzina. Po 40 minutach takiej fabuły przerywanej takimi pierdołami nagle mamy scenę wielkiej tytułowej orgii. Godzinną scenę orgii. Carrie używa swoich mocy na balu i to jest zrobione znów jak z De Palmy. Mamy czerwone filtry nałożone na to, co widzimy. Mamy dzielenie ekranu na części. Carrie mści się na swoich koleżankach, zmuszając je do seksu. One tam mówią, nie, ja nie chcę i jazda, nie? Mamy takiego kujona nerda, z którego wcześniej się śmiano, a tutaj ta główna zła Heather musi z nim uprawiać seks, potem z kim innym, tam każdy z każdym. To jest godzinna scena wielkiej orgii, a zemsta Carrie polega na tym, że na koniec ona zgarnia wszystkie szoty na twarz. Poważnie. Gdy kończy się orgia, dziewczyny odchodzą na bok kolejno. Carrie klęka, a wszyscy chłopacy spuszczają jej się na twarz. Natomiast dziewczyny stoją w koło i jęczą, że one też chcą trochę, że Carrie, zepsułaś nam cały bal, my też chcemy trochę tej spermy. No, mocna rzecz. Na koniec mamy jeszcze scenę w wannie, scenę powrotu
kariety do domu, jej wspomnienia z dzisiejszego dnia, teoretycznie próbę samobójstwa. Ona zanurza się w tej wannie i myślimy, że wszystko zakończy się w taki sposób, ale kończy się happy endem. Ona wystawia głowę z tej wanny z rozmazanym makijażem, spogląda w kamerę i uśmiecha się. Także chyba pogodziła się z tym przydomkiem slat z początku filmu. Powiedziałem, że jest to dziwnie skonstruowane, bo ja nie przypominam sobie takiego filmu pornograficznego, w którym 40 minut to by była dziwna fabuła, zrobiona źle, aktorsko katastrofalnie. Efekty są koszmarne, tego się naprawdę nie da oglądać. Przecinane jest drobnymi scenami z golizną i z takimi... creepy naprawdę rzeczami, a potem nagle mamy wybuch wielki, wiecie, godzinna wielka orgia na podejście dla królowej. Przedziwaczna rzecz. Dobra, to by było na dzisiaj wszystko. Dzięki Bogu, tylko końcówka z synem na kolanach. Ostatnio większość podcastów w taki sposób nagrywamy, ale ten akurat wolałem nagrać trochę inaczej. Ja nie wiem, czy to są wszystkie filmy. Nie jestem w stanie wyszukać tego i tak naprawdę trochę nie chcę już grzebać. Po tym, jak trafiłem na stronę Horror Porn, trochę nie chcę grzebać w tym temacie. Jeśli jesteście maniakami Kinga, no bo ja naprawdę w większości tych filmów nie jestem w stanie polecić koneserom porno. Bo to nie są przyjemne rzeczy, to nie są fajne rzeczy, to są naprawdę pojechane, nieprzyjemne sceny w większości, więc wam nie polecam. Jeśli jesteście maniakami Kinga, takimi jakim ja byłem 10 lat temu, no to pozostaje wam teraz kopać, odszukać, może gdzieś kupicie. Teraz jest lepszy dostęp do takich materiałów. Ja nie nabyłem tego nigdy i pewnie już nie nabędę. Natomiast... jeśli odszukacie coś, co mi umknęło, jeśli gdzieś jest jakiś film, o którym ja nie wiedziałem, bo na przykład ten Sexing to jest film z 2005 roku, ja go znalazłem przypadkiem. Byłem przekonany, że wiem wszystko, że wiem jakie porno parodia na podstawie Kinga powstały, a nagle wyskoczył mi film, kurczę, ze znaną w tych kręgach obsadą, wzorowany całkowicie na lśnieniu, o którym nie miałem pojęcia. Nigdzie, nigdy o tym nie przeczytałem, więc jeśli znacie jakiś jeszcze film, to podrzućcie go w komentarzach. Może kiedyś zrobię nieoficjalne ekranizacje, część kolejna, filmy porno, część druga. Jeśli uzbiera się tego wystarczająco, to może to zrobię, a jeśli nie, to może następny odcinek nieoficjalnych ekranizacji będzie crossoverem dwóch wcześniejszych, czyli omawianie normalnych filmów i omawianie filmów z najczarniejszych zakątków internetu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To by było na dzisiaj wszystko. W końcu po reaktywacji udało mi się nagrać taki podcast zupełnie z innej bajki, bo tak jak mówiłem to w naszym 1000 podcaście na Konglo, kiedyś to charakteryzowało Radio SK, teraz po reaktywacji jednak starałem się skupiać na omawianiu normalnych, konkretnych produktów. W końcu udało mi się gdzieś tam zahaczyć o niszę w niszy, której gównem na kiju nie tykać i wam o tym opowiedzieć. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!